A long line of trucks unfolded on the side of the road on December 4 as Polish drivers have been blocking the crossings since November 6, demanding the reinstatement of a system where Ukrainian companies need permits to operate in the bloc and European truckers require permits to enter Ukraine. Some truckers, stuck for more than two weeks, expressed discontent with their situation. It's bad. It's hard, said Viktor Masinski, a truck driver from Kharkiv stranded at the border for 17 days. The permits were abolished after Russia's invasion of Ukraine last year, but Polish truckers argue that this has led to unfair competition from their Ukrainian counterparts. Polish drivers have found support from Polish farmers and Slovakian truckers. They argue that their Ukrainian peers offer services at lower prices and transport goods within the EU, not just between the bloc and Ukraine. In response to the protests causing lines of up to 18 kilometers on the Polish side at major crossings, Ukraine opened a new small crossing in Yuriniv to allow empty trucks to leave faster. Dla nas nie ma znaczenia otwarcie tego nowego przejścia na Dołcho polsko-ukraińskiego, dlatego że tam jadą puste, kolejki, puste pojazdy bez rejestracji w elektronicznej kolejce Eczerga. I nie ma to znaczenia, to jest małe przejście i jadą tam razem z nami Ukraińcy, ukraińskie pojazdy puste. W tej chwili jest już kilkaset tych pojazdów. I ta kolejka, powiedzmy, z 12 dni w tej Eczerdze zmniejszy, zmniejszy się na tej granicy do 10 czy do 7 dni. Także yy, dla Ukrainy jest super, bo oni dołożyli sobie jeszcze jedno przejście i ich pojazdy wyjeżdżają szybciej. Dla nas, my dalej zostajemy w, yy, z tym samym problemem, bo dalej yy, stoimy w kolejkach. Tak? Unia Europejska, także Polska. Chcieli pomóc Ukrainie i to jest bardzo dobrze, bo powinniśmy pomagać, bo mamy wspólnego wroga, między innymi Rosję, żeby prze, przepływ towarów, tych, które są potrzebne do wojny, żeby był szybszy, żeby nie był ograniczony jakimiś tam zezwoleniami i innymi przepisami. Czyli jakaś tam pomoc humanitarna dla wojska, broń, paliwo, bo gdyż mieli zamknięte, zamknięty dostęp do paliwa, ok, ale jest, co innego jest robienie biznesu, a co innego jest wojna. To trzeba rozgraniczyć.